Bóg jest piękny. Piękny jest Bóg. Niesamowity i genialny. Niesamowity. Tu w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba znajduje się sam Bóg Jezus Chrystus, który z jakiegoś przedziwnego powodu dla siebie znanego, wiadomego, postanowił właśnie w takiej formie, w takiej postaci być pomiędzy nami, pośród nas. Można by było sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Ale najbardziej prawidłową, pełną odpowiedź na to pytanie zna sam Bóg. Zanim zanurzymy się w to głębsze rozważanie męki pańskiej, to chciałbym właśnie najpierw poświęcić krótką chwilę temu zastanowieniu się obecności Jezusa Chrystusa tutaj w tej świątyni pomiędzy nami. Nieraz słyszę takie mówienie przez ludzi, że on nie musi chodzić do kościoła, bo Pan Bóg jest wszędzie, on może się modlić wszędzie, i może się modlić wtedy, kiedy ma na to ochotę, a nie wtedy, kiedy inni jakby mu każą. To jest prawda, że Pan Bóg jest wszędzie, ale to, że Pan Bóg jest wszędzie, to nie znaczy, że wszędzie jest obecny w taki sam sposób. Jeżeli pójdziemy do lasu, Pan Bóg jest w lesie. Będziemy na morzu, Pan Bóg jest na morzu. Będziemy w górach, Pan Bóg jest w górach. Bo Pan Bóg jest wszędzie. Pan Bóg jest w nas. Ale to, że Pan Bóg jest wszędzie, to nie znaczy, że wszędzie możemy przyjmować sobie Komunię Świętą, jak nam się chce. Jeżeli Pan Bóg jest wszędzie, to nie możemy wciągnąć powietrza i powiedzieć, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, wciągnęliśmy Go z powietrzem do nas, bo jest wszędzie. Ta obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, tak zwana obecność wyjątkowa, szczególna, to ona jest inną obecnością. Pan Jezus jest wszędzie, ale tu jest też wszędzie, tylko inaczej. Bóg jest wszędzie. Proszę, zobaczmy więc taką rzecz, że niektórzy ludzie nie rozumieją, że jeżeli chcą odnaleźć Boga, to muszą przyjść do świątyni, muszą przyjść do stołu pańskiego, muszą stanąć przy Eucharystii, przy komunii, bo wtedy następuje ta największa, głęboka bliskość z Bogiem. I teraz proszę, zobaczmy taką rzecz. Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby świat zbawić, żeby dać siebie światu, ale przyjął ciało człowieka. Bóg stał się człowiekiem, Syn Boży przyszedł na świat, mimo że Bóg jest wszędzie, to jednak Bóg przyszedł w konkretny sposób, jako konkretny człowiek Jezus. Zanim doszło do aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, zanim przyszła kohorta i Jezusa pojmała, to wcześniej Jezus Chrystus
dokonując cudów, pokazał apostołom, pokazał uczniom, że On jest właśnie tym Bogiem, który jest wszędzie. Bo jeżeli przychodzi do Jezusa Filip, a Jezus do niego mówi: Filipie, widziałem cię wcześniej, jak siedziałeś pod drzewem figowym. I Filip był w szoku. Jak Jezus mógł go widzieć, jak on wcześniej gdzieś dalej, zupełnie indziej siedział pod jakimś drzewem? On był zdumiony, ten Filip. Tu właśnie się ujawniało to, że Bóg jest wszędzie. Ale teraz, jeżeli więc kohorta miała aresztować Jezusa Chrystusa, to jak ona miała szukać tego Boga wszędzie? Jak oni mieli aresztować kogoś, kto jest wszędzie? Ten Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boży, który jest właśnie tym, który jest wszędzie, również był tym, który konkretnie chodził jako Jezus ten, który się począł w Nazarecie, narodził się w Betlejem, gdzie Maryja była jego matką, Józef był jego opiekunem. To był bardzo konkretny Jezus. Bóg jest wszędzie, również dzisiaj w XXI wieku jest wszędzie, ale w Najświętszym Sakramencie jest bardzo konkretnie, realnie tu i teraz z nami. I w wielu miejscach świata tak jest, bo Bóg ma taką wszechmoc i tak może. I teraz proszę zobaczcie, jakie to jest niesamowite wydarzenie, kiedy przychodzi w Ogrodzie Oliwnym kohorta po tej modlitwie krwawej Jezusa, kiedy tym krwawym potem uciekał. Wiedział, co go czeka, wiedział, co go czeka. Nie uciekał, bo on był Bogiem wszędzie. On wiedział, że oni po niego idą. On wiedział, że oni po niego idą. Wiedział kto, wiedział ilu, wiedział, że jest Judasz z nimi. On wszystko wiedział jako ten Bóg wszechwiedzący i ten, który jest wszędzie. I teraz Jezus nie ucieka od tego, nie ucieka. Przychodzi kohorta, Jezus wychodzi naprzeciwko nich i pyta się, kogo szukacie? A przecież on, będąc Bogiem wszędzie, wiedział, kogo szukają i wiedział, że przyszli po niego. Ale Jezus też dąży do tego, żeby to było jasno powiedziane i jasno pokazane. Taki dialog, taka rozmowa, która nie budzi żadnych wątpliwości. Oni mówią: szukamy Jezusa z Nazaretu. A wtedy Jezus mówi: to ja jestem. I jak On im powiedział, że to On jest, pamiętacie, co się wtedy stało? Wszyscy, którzy przyszli Go aresztować, upadli na ziemię. Upadli na twarz i przed Nim leżeli. To była niesamowita scena, kiedy Jezus stoi, oni w Ogrodzie Oliwnym przed Nim leżą na ziemi i w momencie, kiedy oni leżą, On się jeszcze raz ich pyta: kogo szukacie? Tak jakby wcześniej nie zadał im tego pytania. Przecież zadał im to pytanie wcześniej. Oni odpowiedzieli, że Jezusa szukają z Nazaretu. Powiedział: to ja jestem. Ale On jeszcze raz zadaje te pytanie. Jaka to jest dziwna scena. Jezus stoi nad nimi, a oni przed Nim leżą na ziemi jak dywan. Oni przed Nim leżą na ziemi jak dywan. I kiedy oni drugi raz mówią, że szukamy Jezusa z Nazaretu,
to on znowu mówi, że to ja jestem. I uwaga, co robi? On mówi, mnie możecie wziąć, ale tych i tych macie puścić wolno. Jezus spowodował sytuację, w której pokazuje, że on cały czas rządzi sytuacją. Jezus cały czas rządzi sytuacją. To oni przyszli go aresztować, ale to on mówi, dobrze, jak przyszliście po mnie, to możecie mnie zabrać, ale tych innych, co są ze mną, macie puścić wolno, wam zabrać ich nie wolno. I oni go słuchają. W międzyczasie pojawia się więc święty Piotr z mieczami. Z mieczami odważnie się pojawia, jak rycerz jakiś. Wyciąga miecz i w momencie, kiedy Jezusa chcą zabrać, staje w jego obronie i atakuje tych, co przyszli aresztować. Pismo mówi, że to był sługa jakiegoś Malchosa i po prostu święty Piotr nie trafił gościa i obciął mu ucho. Uwaga, święty Piotr nie był Michałem Włodyjowskim, który wziął teraz szabelkę, pomachał, obciął mu ucho i powiedział, ruś się jeszcze jeden krok, obetnę ci drugie ucho. Tylko święty Piotr chciał gościa trafić mocno, nie trafił, nie zabił go, jedynie ucho mu obciął. I cała ta sceneria wiąże się z pokazaniem, w jaki sposób apostołowie byli nieporadni, niezaradni. Nie wiedzieli, co mają zrobić, bronić, bić się, jak to. A Jezus był pokazany jako ten, który cały czas panuje nad sytuacją. Co więc robi Jezus? Mówi, schowaj miecz. Dla sługi Malchosa, któremu Piotr obciął ucho, Jezus dokonuje uzdrowienia i na oczach tej kohorty go aresztującej, ten, który stracił ucho, już znowu ma ucho. Są świadkami cudu. Moi drodzy, to pokazuje, że Jezus Chrystus był Panem sytuacji od początku do końca. Jako Bóg, który jest wszędzie, wszystko wiedział, wszystko znał, nad wszystkim panował, wszechmogący. I teraz, jaki dla nas płynie też wniosek z tego wydarzenia i tych rozważań gorzkich żali? Moi drodzy, Bóg jest wszędzie. Nie wszędzie jest tak samo. Jest obecny w sposób szczególny, wyjątkowy w Najświętszym Sakramencie. To jest to miejsce, w którym jest konkretnie, bardzo konkretnie z nami. Chociaż jest wszędzie, tak jak Jezus był w Ogrodzie Oliwnym, był aresztowany, konkretny Jezus, ale to nie zmieniało faktu, że On był też wszędzie. W kosmosie całym. I teraz proszę zobaczyć, że ten Jezus panuje całkowicie nad sytuacją. On jest Panem sytuacji. Do tego stopnia, że ci, co Go mieli aresztować, to nawet leżeli przed Nim wcześniej na ziemi jak dywan. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że jeżeli Ty przeżywasz w życiu trudne chwile, jeżeli Ty przeżywasz w życiu jakieś sytuacje załamania, nie radzisz sobie, jest sytuacja jakaś niedobra, to i tak pamiętaj, że w tej niedobrej sytuacji i tak Jezus jest przy tobie, bo jest wszędzie. On to widzi, On to wie. Ale też popatrzmy na Jezusa, że życie nie polega na tym, że czarodziejską różdżką sprawimy, żeby nic nie działo się źle i żeby nic nie działo się takiego, czego nie chcemy. Otóż Jezus Chrystus mógł sprawić, żeby nie był aresztowany. Mógł sprawić, że nie byłby poprowadzony na sąd. Mógł to sprawić.
Ale Jezus nie chciał stosować siły jakby i przemocy do tego. Miał wewnętrzną zgodę na to, żeby dla zbawienia człowieka tak się to wypełniło wszystko. Czyli my też musimy rozumieć to, że jeżeli dzieje się coś przykrego, dzieje się coś niedobrego, to nie jest znak, że Jezus nas opuścił, że Go nie ma, że nas zostawił, że o nas zapomniał. Tak nie jest. Tylko po prostu Jezus jest obecny, bo On jest wszędzie, On to widzi. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Cierpimy, jesteśmy chorzy, mamy słabość jakąś. Na przykład nie ktoś chory pomyśli, że choroba to jest coś, co go jakby aresztowało. Choroba mnie aresztowała. To nie znaczy, że Jezus cię opuścił i o tobie zapomniał. Jezus też był aresztowany przez tą kohortę, zaprowadzony. Tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy się dzieje nawet coś złego i niedobrego, to pamiętaj, że Jezus nie jest sprawcą tego, co jest złe i co jest niedobre, ale ten Jezus i tak jest z tobą i przy tobie, bo jest wszędzie, widzi wszystko i wie wszystko. I może wszystko jednym ruchem ręki zmienić, ale On nie zmienił tego wszystkiego nawet wtedy, kiedy Go samego to dotyczyło. A mógł, przecież wiem. Niesamowite. Niesamowite. Moi drodzy, więc pamiętajmy, że Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus, który nas kocha, jest wszędzie, widzi nas, jest przy nas i nigdy nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomniał i zawsze jest obecny przy nas, bo zawsze jest też i wszędzie. Amen.